planujemy jakiegoś grilla, zobaczymy. Dzisiaj piękna pogoda, naprawdę ciepło, naprawdę myślę, że jest ponad 20 stopni. Fryzura fresh. No to kupiliśmy jeszcze alkohol. Co tam z naszymi wakacjami? Jedziemy pod koniec maja do... Halo, dzień dobry, witajcie we vlogu majowym. We vlogu majowym, we vlogu długo weekendowo-majowym. U nas pierwsze skrzypce. Będą grały drzewa. I wesele. Proszę, jakie przygotowane kupeczki. Raz, dwa, trzy. To są moi drwale. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. Witajcie, witajcie z majóweczki, witam się z wami w sukience od Tono, lecimy na obiadek, jest niedziela, 1 maja, witajcie na majóweczce, zabieramy was na majóweczkę razem z nami, przepiękna pogoda, cieplutko, bez rajstu, bez niczego, bez żadnych na wierzchu ubrań, więc pogoda bajeczna, pogoda dopisuje, a my idziemy spędzić sobie po prostu taką niedzielkę w gronie rodziny. I just don't know how it slips out. There must be some kind of plan. Every person could be you though. A pretty guy with a halo. But who am I kidding, please now? I gotta realize that zadowoleni jedziemy do domu. Przepyszne rosołek, przepyszne drugie tanie. Odchamieni. Lecimy w domku, pewnie będzie kawka, jakaś herbatka. Coś się pogościmy, posiedzimy. Planujemy jakiegoś grilla, zobaczymy. Dzisiaj piękna pogoda, naprawdę ciepło, naprawdę myślę, że jest ponad 20 stopni lekko, bo no naprawdę, naprawdę czuć, że jest ciepło, także super, super, ja się cieszę. My dzisiaj jeszcze, mimo że niedziela, mimo że majówka, to planujemy coś poprzesadzać, coś podosadzać, no bo to już najwyższy czas. Moje kwiatuszki, moje goździki, nie wiem czy widzieliście, chyba jeszcze nie widzieliście. Przyszła mi przesyłka z moimi zamówionymi goździkami, do tego zestaw z tojeściem, więc to mamy w planach jeszcze dzisiaj zrobić. Co kupiłeś? Kupiłeś mi coś? Pomadki. A mi coś kupiłeś? Pomadki. Panie z posiadówy, bo zimno. Tak się zrobiło już. Chmurzyska i koniec. Proszę, mamusia na, tak jest przystrojona. A było tak cieplutko. Było tak cieplutko. Ja też kubraczek przybrałam, bo zimno. A po ci podam. Jak ci idzie? Bardzo dobrze mi idzie. Proszę bardzo, przesada Piotr pomidorki. Maskotki w tym roku po 3. Już bez przesady, już nie przesadzajmy. Już nie przesadzajmy, zobaczymy jak się będą w 3 sprawować w skrzynce. Proszę, ja uważać ci ładnie moja ta. Jaka moja, to moja. Ja kupiłam łopatka, ładnie jak się tutaj sprawdza. A jeszcze jedna chyba była taka łopatka, nie? Jedna była taka, jeszcze chyba. Taka z dziurki, co chciałeś robić. O proszę, tu są wszystkie. Wszystkie będziesz sadził? Czy tylko maskotki? No nie, no to jest dużych. Nie. A to kto tutaj jest. Zostawił za pepsiurę? Aha, duże nie. Tylko małe. Duże może poprzesadzamy, żeby głębiej. Nie?
Pokazać fryzury. Proszę. Gotowy. Kreseczka jest. Fryzura fresh. Właśnie tak. We lie in bed till it's p.m. Eating breakfast when it's dark again. Let us be partners in crime. You and me as body and cry. We'll dance along in the afterglow. We need a song on the radio. Mam dla was taki pierwszy update balkonowy. Tu są moje goździki. Ten jest biały. Nie wiem czemu białe są takie zeschnięte. Nie mam pojęcia. Te się ładnie trzymają, różowe. Tutaj jest mój tojeść, który będzie się puszczał w dół. Dwa różowe. Jeden biały. Ten biały jest w stanie dramatycznym. No i tutaj zgadnijcie, które z nich są białe. Zgadnijcie. Ten jest biały i tamten jest biały, a ten jest różowy. Też z tojeściem pięknie to ma wyglądać. Nie wiem jak przetrwają, nie wiem czemu je tak zmarniało. My je, o, w ogóle odpada. My je wnosimy na noc do domu. No ale nie wiem. Liczę się z tym, że może z nich nic nie wyjść, więc awaryjnie mam w koszyku na Allegro wstawione te białe do kupienia, w razie czego do wymianki, bo no, średnio. A tutaj Piotr powsadzał maskotki. Pierwsze pomidorki już są, już czekają w skrzynkach. Maskotki są z zeszłego roku. Smakowały nam małe pomidorki koktajlowe. Uprawiamy w skrzyniach na balkonie. W zeszłym roku super nam wyszło, więc w tym roku też. Będziemy mieć maskotki odmianę, Wilma odmianę i Red Pier. Ale Red Pier nie będzie na balkonie, tylko będzie pod balkonem. Więc dzisiejszy dzień był takim dniem załatwieniowym, wszystko wyzałatwiane, dokupione, dokupiliśmy jeszcze alkohol, bo tam państwo młodzi sobie życzyli, żeby zamiast kwiatków, żeby był alkohol jakiś, więc kupiliśmy alkohol, takie pierdoły jak kartka, byliśmy w Tydiku po kartkę, ale w Tydiku same niemieckie, po niemiecku te kartki ślubne, więc kupiliśmy sztu. A nie, to dywan. Więc kupiliśmy taką zwykłą kartkę z kopertą ładną i do tego torebeczkę na alkohol, żeby wszystko było przygotowane. Dzisiaj też mam w planie poprasować wszystko, przynieść garnitur, tak przygotować, żeby jutro nie było biegania, żeby nie było, że ja jutro muszę prasować, ja jutro muszę przygotowywać panów, paniczów. A sama nie będę miała czasu, żeby się ogarnąć, sama nie będę miała czasu, żeby się zrobić, a będę się robiła sama. Włosy sobie będę prostowała sama i włosy sobie zalakieruję i makijaż też sobie będę robiła sama. Ostatnim razem na prostowaniu byłam u fryzjera i to prostowanie wyszło tak, że no mam wrażenie, że lepiej sobie sama wyprostuję i lepiej sobie sama je dociągnę. One jak są wyprostowane, to zobaczcie, to jest drugi dzień po prostowaniu. To wyglądają też całkiem spoko, więc jutro będę się tym zajmowała sobą. A dzisiaj fajnie byłoby właśnie to wszystko poprasować, prasować koszulę, przygotować, żeby nie było biegania. Gdzie są moje buty, gdzie jest moja koszula, gdzie są, co sobie mam ubrać. Więc za chwileczkę się za to zabieram.
Także taka majóweczka, jesteśmy oczywiście w trakcie jeszcze, ale już jakby ku końcowi. Jutro weselicho, mam nadzieję, że będzie ładna pogoda, mam nadzieję, że będzie przyjemnie. Mam wam jeszcze do pokazania, przyszło mi fajne zamówienie z Bonprixa i będę mierzyła, będę pokazywała. Stwierdziłam, że jak co roku na wiosnę kupuję sobie białe buty, białe tenisówki, bo w takich butach najczęściej chodzę, najczęściej jeżdżę samochodem najwygodniej, więc stwierdziłam, że kupię sobie może jedną parę albo dwie. Zobaczymy, czy będą dobre. Ja mam szeroką stopę, wiecie o tym. Więc znalezienie butów na szeroką stopę wcale nie jest takie proste. Więc zamówiłam sobie chyba z 10 par, 10 różnych białych par butów, sneakersów, tenisówek, więc tak mniej więcej wam teraz pokażę, a mierzenie będzie na pewno na kanale głównym. Często też pytacie mnie, co tam z naszymi wakacjami. Na razie nic. Na razie nie mamy żadnych planów. Też nie mieliśmy planów żadnych, jeśli chodzi o majówkę, no dlatego, że wybieramy się na weselicho, ale mamy plany na wyjazd weekendowy w maju. Jedziemy pod koniec maja do Krynicy Zdroju. Troszeczkę się odchamić, troszeczkę powdychać innego powietrza, wypić zdrowotnej wody, napić zdrowotnej wody. Może skoczymy na jakiś masaż, wszystko to się okaże, więc jeden weekend majowy zaplanowałam na wypad, na rodzinny wypad do Krynicy. Oczywiście was ze sobą zabieram, jak to zazwyczaj no jest na tym vlogu, ale was informuję jako pierwszych o naszym wypadzie. A co z wakacjami? To się jeszcze zobaczy. Już wspominałam o tym, że mieliśmy plany, żeby jechać na wakacje do Ukrainy, ale niestety plan na razie nie wypalił. Nie wypalił. Przepraszam pana bardzo. Czy pan oszalał? Kupiliśmy sobie taką przycineczkę do trawy na akumulator, taka malutka, do obcinania trawy wokół tulipanów. Tutaj trochę powycinane jest, widzę. I tam jest trochę powycinane koło chłopka, bo powychodził. Już nawet stąd je widać. A tu są te buty. Jak możecie zobaczyć, klapki już mam na sobie. To są te klapki, co roku po prostu zamawiam. Zamówiłam sobie w tym roku 3 pary. Zamówiłam sobie czarne, zamówiłam sobie szare. One są na szeroką stopę, one są super. One są na co dzień, one są do sukienek, pięknie błyszczą. Uwielbiam je. Zamówiłam sobie coś takiego super infantylnego. Ale wiecie, to wszystko zależy od tego, czy to wlezie na moją stopę. Jak nie wlezie, to nic z tego nie będzie. W każdym razie, o, takie tenisówki na słomie. Zobaczymy, czy coś z tego będzie. Z takimi zapiętkami. Z takimi zapiętkami. To jest naprawdę, o, z takim noskiem. Naprawdę jest tego tutaj dużo, więc zapraszam was od razu na kanał główny.